Siemanko, witam Was serdecznie, ponieważ często pojawiają się pod moimi filmikami komentarze, w których prosicie o wyjaśnienie zarabiania w Heroesach. Także postanowiłem dzisiaj zrobić taki test mały odnośnie tego żołdu, ponieważ no, jak dla mnie to, że tam jest napisane przy każdym stopniu, że powiedzmy 10 tysięcy na godzinę, 13 tysięcy na godzinę, czy ile tam macie, to jest po prostu... tego się nie da zinterpretować po prostu. W żaden sposób nie da się tego, nie wiem, jakoś odnieść do gry, bo w tym momencie, gdyby tak miało być, jak tam jest napisane, że dostajecie powiedzmy te 13,5 tysiąca, tak jak ja chyba mam tutaj, czy może 17, już nie pamiętam, no powiedzmy, że mam 10 na godzinę, żeby było łatwo liczyć, no to... Teoretycznie powinienem, wchodząc do bitwy, i tak jak teraz tutaj właśnie położyłem się gdzieś na całkiem jakimś zadupiu, widzicie, uciekłem w najgorszy zakątek świata na tej mapie, gdzie nikt mnie nie powinien znaleźć. No i będę tutaj leżał, nic nie robiąc, do końca bitwy. Zobaczymy, ile ta bitwa będzie trwała i na podstawie tego później spróbujemy sprawdzić, czy faktycznie ten żołd jest naliczany już za samo przebywanie w bitwie. Także słyszymy się za chwilkę. Ja tu oczywiście nie będę całego tego mojego leżania nagrywał, tylko pokazuję wam, że tutaj leżę, po prostu nic nie robię i tak zostawię do końca bitwy, a później na raporcie pokażę wam, ile czasu trwała bitwa i ile zobaczymy, ile za nią dostałem, nic nie robiąc. Także słyszymy się za chwilkę. Okej, starczy tego wylegiwania, bitwa się zakończyła, więc zobaczmy teraz raport po tej bitwie, ile zarobiłem. Najpierw pokażę wam, jaki mam żołd na tym żołnierzu, którym tam się wylegiwałem. Mam 16,5 tysiąca na godzinę. Nagrywanie rozpocząłem o 15.02.03, a zakończyło się o 15.40. Czyli no ja dołączyłem do bitwy później, już nie od początku, czyli gdzieś tak powiedzmy pół godziny byłem w bitwie. I już wam pokażę tutaj na screenach moje zarobki. Ok, jest pierwszy screen. Bitwa trwała 41 minut 53 minuty. Zarobiłem 1637 plus 409 premii weterana, czyli zaokrąglając 2000 zarobiłem za półgodzinną bitwę. Czyli gdybym chciał to przeliczyć na godzinę, zarobiłbym 4000, tak? Razy 2 na godzinę dostałbym 4000, więc od tych 16,5 tysiąca, które mam w żołdu na godzinę, do 4000 jest daleko, bardzo daleko. Fakt, że tutaj nic nie robiłem, ale dlatego właśnie moim zdaniem ta stawka za godzinę jest nic nie warta, bo ona absolutnie nie ma żadnego pokrycia z realną sytuacją w grze. Nie jest tam wyjaśnione, co wy musicie robić, żeby ten żołd dostać taki, jaki tam jest napisany. Nikt nie powiedział, że dostajecie kredyty za przejmowanie punktów, za fragowanie, za rozwalanie czołgów, za niszczenie bombami, za snajpienie. Oczywiście wiadomo, że za to dostajecie kredyty, no bo musicie za to się dodawać, ale nie jest nigdzie napisane, ile tych kredytów za to dostajecie. Więc 16,5 tysiąca za godzinę napisanie czegoś takiego to jest bzdura, bo dalej nie wiecie, co musicie robić, żeby taką stawkę dostać. Często jest tak, że zagracie w ciągu godziny powiedzmy 3-4 bitwy po 15 minut, czy tam po 20 i dostaniecie za każdą z nich powiedzmy 10 tysięcy na czysto zarobicie, tak? Czyli te 3-4 dyszki jesteście do przodu. A często jest tak, że zarobicie za każdą z tych bitew powiedzmy, nie wiem, 3 tysiące i macie wtedy 12 albo 9 tysięcy do przodu, więc to naprawdę nie ma żadnego znaczenia ten żołd, absolutnie on jest kompletnie bezużyteczny. To co tam, o tu nawet na screenie widać, 15.40 się bitwa skończyła, no tak na marginesie. Teraz następny screen. Jeszcze wam chciałem pokazać, o tutaj, popatrzcie na kolumnę wynik. Moim zdaniem może być tak, że każdy z tych punktów w tabelce wynik ma przypisaną jakąś wartość kredytów konkretną i po bitwie ta cała suma, ten wynik jest przeliczany zgodnie z tą wartością, ile jest wart każdy punkt tego wyniku, to zgodnie z tą wartością ten wynik jest przeliczany na kredyty, jakie zarobicie. Tak mi się wydaje.
punkty dostajecie za wszystko, za przejmowanie, za obronę, za niszczenie czołgów, innych pojazdów, za fragowanie, za trafienia w ogóle, także to by tak mogło być, tylko bierzcie pod uwagę, że już tutaj do gry, do menu wrócę, bierzcie pod uwagę, że już tam tutaj pokazuję, na pierwszym poziomie na przykład, mając przy sobie tylko gewerka zwykłego, bez ulepszeń, bez jeepka, bez motorku, bez niczego, goły żołnierz z podstawowym wyposażeniem, używanie tego sprzętu będzie dużo tańsze niż używanie, tak jak na przykład w moim przypadku na 14 poziomie STG z ulepszoną amunicją, czy jakichś tam sticków, czy jeżdżenie jeepkiem i powiedzmy, że go tam zniszczą parę razy. Wy za to zapłacicie dużo więcej za naprawę i za uzupełnienie na tym 14 poziomie niż za uzupełnienie amunicji do gewerka na pierwszym poziomie, czy tam zerowym. I fakt, tutaj jest ten żołd na godzinę dużo mniejszy podany, chociaż w sumie nie wiem, do czego się do tego odwołuję, bo to i tak nie ma znaczenia. Powiedzmy, że zrobicie 800 punktów na tym zerowym poziomie wyniku, ale dużo mniej zapłacicie za uzupełnienie amunicji, tak? I za naprawę wszystkiego, co tam mieliście na sobie. Na 14 poziomie zapłacicie dużo więcej właśnie za naprawę i za uzupełnienia. I moim zdaniem ta stawka, która jest przyznana, być może jest przyznana za każdy punkt w wyniku, który zrobicie, ona po prostu rośnie w zależności od levela. Na przykład, nie wiem, na zerowym poziomie może wynosić 10, strzelam, totalnie strzelam, nie bierzcie tego, że to jest na poważnie. Po prostu rzucam takie wartości, żeby to jakoś zobrazować. Powiedzmy, że na zerowym poziomie każdy punkt waszego wyniku jest warty 10 kredytów, to na przykład na 14 moim może być warty 50 albo coś takiego. I wtedy to by miało sens, bo robiąc 800 punktów na zerowym poziomie zarobicie powiedzmy tam, nie wiem, 8000 za bitwę, a robiąc 800 punktów na 14 poziomie zarobicie 16000, tylko że z kolei więcej wydacie na naprawę. No i generalnie ja na przykład na tym 14 poziomie na czysto po uzupełnieniach i po naprawie wyjdę powiedzmy 6000 do przodu, a wy po uzupełnieniach na zerowym poziomie wyjdziecie 4000 do przodu, co i tak na zerowym poziomie jest dużo więcej warte niż te 6 na moim 14. Bo będę potrzebował dużo więcej kasy zarobić, żeby kupić te lepsze ulepszenia, tak? No. I tak to mniej więcej wygląda z tymi zarobkami, czyli po prostu, no ja trzymam się dalej tej swojej teorii, że im więcej tego wyniku zrobicie, tym więcej kasy dostaniecie. No i oczywiście trzeba jak najwięcej punktów przejmować, jak najwięcej pojazdów wroga niszczyć, jak najwięcej fragować i też uważać na, żeby nie spamować za bardzo po krzakach, obojętnie z czego, czy z czołgiem, czy bombami, czy no z bombami się raczej spamować za bardzo nie da, no bo to długo się ładują, ale powiedzmy jakimś karabinem szybkostrzelnym, tak jak ja na STG na przykład, gdybym ja walił po krzakach na ślepo w nadziei na to, że coś trafię, że coś tam się chowa i bym sobie po prostu strzelał, no to wydałbym nie wiadomo ile kasy na uzupełnienie amunicji później, bo te strzały by w nic nie trafiały, ale gdybym na przykład walił i połowa z tych pocisków wchodziła w cel, coś bym trafiał, no to bym zapłacił dużo mniej wtedy, bo jednak coś trafiłem, tak? Także tutaj wszystko ma wpływ na to zarabianie i dlaczego Reto w taki sposób to przedstawia, bo dla nich to jest po prostu wygodne. Oczywiście ja nie mówię, że to jest źle, no bo na czymś muszą zarabiać, tak? Zrobili w końcu grę, muszą na czymś zarobić. Każda firma, która tworzy jakąś grę, musi na czymś zarabiać, więc dla Reto to jest bardzo wygodne, żeby podać nam jakąś tam wartość tego żołdu. No i cicho siedźcie, tak? Macie przecież podaną wartość i tyle. No okej, tylko że dalej nie wiemy, za co te punkty są naliczane, bo nie dostaniecie 16,5 tysiąca kredytów za siedzenie na mapie i nic nie robienie. I dla nich to jest wygodne z tego powodu, że po prostu wy nie wiecie, co się najbardziej opłaca robić. Robicie wszystko. Bo gdybyście wiedzieli, co jest najbardziej opłacalne, to byście tylko to robili. Wszyscy byśmy to tylko robili, żeby jak najwięcej kasy zarobić, tak? A im o to właśnie chodzi, żebyście nie zarobili za dużo kasy, bo wtedy nikt nie będzie kupował za golda na przykład weterana albo przyspieszenia boostowania baretek, czy jakiś tam odblokowywał sobie ulepszeń do broni albo nowego sprzętu kupował. Tu sobie można kupić za golda boosta.
Także im zależy na tym, żebyście tego golda jednak kupowali, a nie żebyście zarabiali nie wiadomo ile kredytów w grze i sobie za nie wszystko kupowali, tak? Oni są fair, oni przecież macie wszystko do możliwe jest do kupienia za kredyty, nie musicie golda dawać, tak? I oni są w tym momencie fair, czy wy to zarobicie, czy nie, to już jest wasza sprawa. Ale oni są kryci. No i teraz jeśli osoba, która dopiero zaczyna grać, ma tego jednego żołnierza, no to ona raczej nie zarobi tych 600 tysięcy, żeby sobie co miesiąc kupić premkę na miesiąc. To znaczy, owszem, może zarobić te 600 tysięcy, ale wtedy sobie nie kupi żadnych ulepszeń, już zapomnieć można o kupowaniu jakiegoś lepszego czołgu albo jakiegoś tam ulepszenia do broni, nie? Bo mając jednego żołnierza na początku rozgrywki, musielibyście zarobić właśnie na kupno tej broni do niego, jakiegoś pojazdu, ulepszeń do broni, a jeszcze oprócz tego musielibyście zarobić 600 tysięcy, żeby sobie kupić premkę na 30 dni. To można to zrobić potem, jak już macie kilku żołnierzy wyekspionych na maksa, już nic nie musicie kupować do nich, bo już wszystko macie, no to cała kasa, którą zarabiacie, odkładacie ją sobie na premkę na przykład i wtedy to spoko, luzik, można sobie tą premkę kupować za kredyty, ale dopóki ekspicie, dopóki nabijacie, to musielibyście grać chyba, nie wiem, z 20 godzin dziennie, żeby jeszcze co miesiąc zarobić te 600 tysięcy bonusowo na weterana. No, więc wydaje mi się, że Reto nigdy nie da takiego pełnego dostępu do, żeby wszyscy mieli wgląd do tego, jak to zarabianie wygląda, bo to nie jest w ich interesie. Także mówię, po prostu trzeba robić wszystkiego jak najwięcej, jak najlepiej, żeby zarobić. No i tyle. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że wam troszeczkę coś wyjaśniłem, bo mówię, no często pytacie właśnie o to zarabianie, żeby to wyjaśnić, a ja naprawdę nie wiem, jak to wyjaśnić dokładnie, bo w zasadzie wydaje mi się, że chyba nikt nie wie oprócz Reto. Także nie ma co pytać, bo po prostu nie dostaniecie odpowiedzi. Można się tylko domyślać, tak jak tutaj wam powiedziałem, możliwe, że tak to wygląda. Wydaje mi się, że byłoby to całkiem logiczne, ale nie wiem do końca. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, że wam coś wyjaśniłem. Także no nic pozostaje mi życzyć, tylko jak najwięcej punktów, żeby jak najwięcej kredytów wam wpadało. No i zapraszam was do oglądania kolejnych odcinków. Zapraszam was na mój kanał i do usłyszenia. Cześć!